podziemne geograficzne 53 stopnie i 24 minuty szerokości geograficznej północnej i 20 stopnie 19 minut długości wschodniej. Rączki, wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim w powiecie nidzickim w gminie Nidzica. Wieś położona jest w pobliżu rezerwatu źródła rzeki Łyny. W Rączkach znajduje się przystanek PKS i sklep. Znajduje się tam szkoła podstawowa imienia Stanisława Mikołajczyka, która istnieje od 1946 roku. Znajdujemy się przed budynkiem, w którym kiedyś stała szkoła podstawowa w Rączkach. To tutaj przez pierwszych 17 lat uczyły się dzieci z Rączek i okolic. Na początku było 7 klas i 4 nauczycieli. W późniejszych latach zmieniała się ich ilość ze względu na brak odpowiedniej ilości dzieci. W roku 1958-59 szkoła zajęła 13 miejsce w powiecie w zbiórce na Społeczny Fundusz Budowy Stolicy. Od dnia 10 września 1960 roku uczniowie po raz pierwszy w dziejach tej szkoły rozpoczęli nosić tarcze szkolne z napisem Rączki SP. 25 października 1963 roku po wielu perypetiach szkoła została przeniesiona do nowego budynku ku wielkiej radości uczniów, nauczycieli i rodziców. Leszek Borucki, absolwent szkoły podstawowej w Rączkach w latach 1968-69. Dyrektorem wówczas był pan Bojarski. W szkole uczyła pani Szczepkowska, pan Sikorski, pani Składanek, pani Popis. Tę szkołę wspominam bardzo dobrze, ponieważ były bardzo dobre warunki, tak jak na ówczesne czasy do nauki. Mieliśmy kilka klas. Mieliśmy WF na boisku, skocznie, dal. Także nie było również problemu, żeby ktoś nie ćwiczył. I młodzież uczestniczyła bardzo chętnie w zajęciach szkolnych. Również miło wspominam dowóz, ponieważ dojeżdżałem z Frąknowa, tak zwaną Bonanzo. Specyfiką szkoły było to, że było ciepło w klasach, ponieważ były piece kaflowe i rano jak jechaliśmy do szkoły, no to każdy tam zmarzł na tym przystanku, czy w tej bonanzie, bo bonanza nie była ogrzewana, ta przyczepa. Każdy biegł do tego pieca, żeby się przytulić i ogrzać się. Również specyfiką tej szkoły było to, że wszyscy się znaliśmy. Wszyscy nauczyciele znali uczniów, a uczniowie znali nauczycieli. Życzę, żeby obecna kadra spełniała się w wykonywaniu tej misji jest to uczenie, ale również życzę młodzieży zaangażowania w zdobywanie wiedzy, podjęcia tego wysiłku, że ta wiedza zdobyta w szkole podstawowej, ona będzie procentowała już przez całe życie. Nazywam się Danuta Kamińska. Jestem obecnie dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy, a jednocześnie absolwentką szkoły podstawowej w Rączkach. Szkołę ukończyłam w 1984 roku. Wspominam ją bardzo dobrze. Trafiłam na fajną klasę. Przez ten okres, kiedy ja chodziłam jako uczeń do szkoły, a w tej chwili odwiedzam szkołę służbowo, czy tak przyjacielsko, widzę różnicę. Pamiętam jeszcze ważną rzecz, która absolutnie dała nam taki spokój, że mogliśmy szkołę podstawową w Rączkach zacząć i ją skończyć balem na zakończenie 8 klasy. Takiej możliwości już nie miała moja koleżanka o rok starsza. My mieliśmy to szczęście, że przywrócono właśnie 8 klasę, czy dla nas jako dzieci wtedy było naprawdę ważne to, że nie musimy dojeżdżać i nie musimy zmieniać otoczenia, które było dla nas tak ważne, tak przyjazne, no i takie nasze. Chciałabym dyrektorowi, całej kadrze, obecnym uczniom życzyć, żeby jak najdłużej w tej szkole właśnie tak było i żeby kolejne dzieci miały takie poczucie bezpieczeństwa, jak my mieliśmy. Dziękuję bardzo. W Rączkach zaczęłam pracować
1981 roku. To była moja pierwsza praca. Zatrudnił mnie pan Tyrzysław Tkowski, nie żyje. A dyrektorem, takim zastępcą, był dyrektor Rusacz. Objęłam pierwszą klasę, miałam 4 dzieci. Pamiętam, rączki były bardzo zimną szkołą. Były tam piece, wcześniej pani przychodziła woźna i paliła w nich. Bardzo miło wspominam rączki. Może dlatego, że to była moja pierwsza praca. Pierwsze miłości się długo pamięta. Pracowało się bardzo przyjemnie. Nauczyciele byli tacy pomocni, chętni do udzielania różnych wskazówek. Ach, pamiętam w rączkach bardzo smaczne mleko, które dojeżdżało chyba do nas z PGR-u. Pani podgrzewała je na takiej prawdziwej kuchni, na węgiel czy na drzewo. Byłam w tej szkole po wielu, wielu latach. Bardzo się zmieniła. Są łazienki, których nie było, są wymienione podłogi, jest centralne ogrzewanie, nie ma pieców. No, to jest zupełnie inna szkoła, otoczenie się zmieniło, nowe płoty, zieleń, jest bardzo taka jasna, czysta. Oj, zupełnie nie przypomina dawnej szkoły. Życzę nauczycielom pracującym w rączkach wspaniałej atmosfery, dobrych dzieci i w życiu osobistym wszelkiego powodzenia. Wszystkiego dobrego. Witam, nazywam się Danuta Malutnik. Obecnie jestem pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Indzicy. W latach 1988-1995 byłam nauczycielem szkoły podstawowej w rączkach. W szkole uczyłam historii, biologii, chemii, rosyjskiego, WF-u, jak również plastyki i przez jakiś czas prowadziłam bibliotekę. Wspominam to jako bardzo sympatyczny okres mojej pracy zawodowej. W tym dniu życzę wszystkim samych sukcesów tak na płaszczyźnie zawodowej, jak i w życiu prywatnym. Wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam. Znajdujemy się w miejscu, gdzie 20 lat temu odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Stanisława Mikołajczyka. Po raz pierwszy w swojej 50-letniej historii szkoła podstawowa w Rączkach gościła tak wielu gości. Odwiedzili ją wiceminister edukacji, posłowie, senatorowie, przedstawiciele kuratorium oświaty, rodzice i uczniowie. Stanisława Mikołajczyka wybrali na swego patrona uczniowie rączkowskiej szkoły. W trakcie uroczystości burmistrz Nidzicy przekazał uczniom sztandar ufundowany przez sponsorów. Sztandar z rąk ówczesnego burmistrza przejął nieżyjący obecnie dyrektor szkoły, pan Waldemar Stakowski. Wśród wielu prezentów, które przywieźli goście, numerem jeden był pierwszy komputer. Nazywam się Dorota Kieszkowska, jestem dyrektorem przedszkola numer 4 Kraina Odkrywców Nidzicy. Chcę dzisiaj powiedzieć kilka słów o szkole, w której zostawiłam dużą część swojego życia, a wręcz bym powiedziała połowę mojego serca. Kariera moja w szkole podstawowej w Rączkach zaczęła się w 1987 roku. W szkole podstawowej w Rączkach pracowałam 23 lata. Przez 6 lat pełniłam funkcję dyrektora tej szkoły. Był to dla mnie wielki, wielki zaszczyt. Mogłam realizować we współpracy z wspaniałymi ludźmi, którzy tam pracowali, wszystkie nasze marzenia. Udało nam się zachęcić rodziców do tego, aby uczestniczyli aktywnie w życiu tej szkoły. Myślę, że do dzisiaj rodzice są sprzymierzeńcami tej szkoły i dlatego wybierają ją właśnie dla swoich pociech. Z okazji 70-lecia takich bardzo, bardzo ważnych urodzin życzę wszystkim i kadrze pedagogicznej, pracownikom administracji obsługi, panu dyrektorowi oraz uczniom i całej społeczności szkolnej wszystkiego, wszystkiego co najlepsze. Zdrowia przede wszystkim do podejmowania nowych wyzwań, samych sukcesów na szczeblu nie tylko gminnym, ale również i ogólnopolskim i wszystkiego, wszystkiego co najlepsze. Witam serdecznie, nazywam się Izabela Jezierska, jestem absolwentką szkoły podstawowej w Rączkach i obecną matką dzieci, które uczęszczają do szkoły. Chciałam powiedzieć na temat szkoły. No, szkoła bardzo się zmieniła, za moich czasów była inna, teraz jest jeszcze inna, oczywiście lepsza. Jest bardziej unowocześniona, mamy salę komputerową, nową tablicę multimedialną, my tego nie mieliśmy. Mamy świetlicę, piękny plac zabaw, nauczyciele są ci sami, oczywiście i się zmienili, mam nadzieję, że będą dalej z nami.
Będę dalej z nimi współpracowała. Jestem na co dzień w szkole, no bo moje dzieci chodzą do tej szkoły. Wiem, co jest na bieżąco. Szkoła jest remontowana, dalej unowocześniana, zmieniana dzięki panu dyrektorowi obecnemu i zmieniona była dzięki poprzednim dyrektorom. Chcę, żeby nauczyciele, rada pedagogiczna i dyrektor obecny żyli tam długo i szczęśliwie. Życzę im kolejnych 70 lat w tej szkole i żeby ta szkoła była nadal obecna dla naszych dzieci i moich może wnuków. Siedemdziesiąt lat działalności naszej staruszki to świetny moment na podsumowanie. W ciągu tylu lat nasza placówka stała się centrum kultury dla większości mieszkańców okolicznych miejscowości. Wielu jej absolwentów w dalszym ciągu uczestniczy w tworzeniu jej historii. Od 70 lat trwa nieprzerwana sztafeta pokoleniowa, a jej uczestnicy umacniają pozycję placówki w środowisku lokalnym. W latach 2008-2017 aktywnie uczestniczyliśmy w pozyskaniu i realizowaniu projektów edukacyjnych, unijnych i nie tylko takich. Realizowaliśmy dzięki wsparciu Niedzińskiego Zespołu Obsługi Oświaty i Sportu takie projekty jak Młody Einstein odkrywa świat, planuje, działa, zwycięża, jest sezony tygodnie odkryć. Prawdziwą frajdą tych projektów był wyjazd do Zielonej Szkoły w Sudety, w Tatry i nad Bałtyk. Dzięki takim projektom, jak aktywni rodzice, przyszłością dzieci, ja też jestem przedszkolakiem i kącik malucha i mamy. Mamy przepiękny plac zabaw i super wyposażenie oddziału przedszkolnego. Poza obowiązkowymi zajęciami lekcyjnymi mamy możliwość uczestniczenia w wielu dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Dzięki uczestnictwu w nich poprawiamy swoje wyniki w nauce, zdobywamy nagrody i wyróżnienia na zawodach i konkursach. Aktywnie spędzamy czas wolny, rozwijamy swoje uzdolnienia i poszerzamy swoje zainteresowania. Obecnie w naszej szkole działają Samorząd Uczniowski, organizujący noski, dyskoteki, konkursy, Dni Gofra, Walentynki, Andrzejki, Mikołajki i wiele, wiele, wiele innych imprez. Szkolna Kasa Oszczędności, kto oszczędza z panią Iwoną, ten na pewno na koniec roku otrzyma ekstra nagrodę, a poza tym SKO to loterie, kiermasze, bufety i inne okazje do zabawy. Polski Czerwony Krzyż. Co robić, jak ktoś zemdleje, jak ktoś się skaleczy i jak ktoś wyrżnie głową o stolik. Tego wszystkiego uczą nas panie Danusia i Marzena. Dzięki nim jesteśmy bezpieczni i uważni. Klub sportowy Promyk. Tutaj chłopcy grają w nogę, a dziewczyny tańczą. Wszyscy razem zdobywają puchary, medale i dyplomy. A jak przyjdą zimowe dni, to ping-pong słychać na naszym holu. Eko zespoły rowerowe rączki. Ekologicznie żyć i szanować środowisko naturalne to hasło przyświecające tym wszystkim, którzy działają w szkole i promują zdrowy styl życia z rowerem pod pachą. Widzicie chodzić do przedszkola? Tak, tak. Co wam się w nim najbardziej podoba? Kuchenka, plac zabaw, samochód, plac zabaw, Czy lubicie chodzić do tej szkoły? Tak. Co lubicie robić? Lubię chodzić do przedszkola, na plac zabaw i na tawki. Lubię się bawić się kuchenką. I co jeszcze? Na plac zabaw.